3, 2, 1, hej! No hej! Regulus! Regulus? Siwa. Regulus? I siwa. Siwa? Co za siwa? Nie, siwa. Ja co za siwa? Regulus i siwa to są koty. A koty. A my? A ty jak się nazywasz? Maja, Ola i mama, szybko musimy przejść, bo chcemy to szybko nabrać, że kulturki i od razu mówimy tak. Uwaga, miejsce na piosenkę. Kulturki. No nie ma. Okej, szybko. Tak. A może trochę wolniej? Tak. Jest taki... O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, Tymek, Maju? Czarny kot i tajemnice Pawła Marianny. I mogę na początku opowiedzieć... A możesz jeszcze powiedzieć autorze? Nie, pamiętam. Sylwia... Przetarg. Zimnik. Co? Nic. A dwie powiedziałeś się to samo. Nie. Dlatego okay. Mnie to tak zastanawia. To nie byłam ja. Ale Sylwia Winnik, jeszcze raz tytuł. Tymek. Tak, czarny kot i tajemnica. Nie tajemnica właśnie. I właśnie zagadki pałacu Marianny. Tak? Tak. Zagadki pałacu Marianny. Przejdź do rzeczy. A czy druga część przypadkiem dzisiaj tak, też nie będzie omawiana? Tak, dzisiaj będzie, ale powiem w połowie, żeby było ten. Okej, okay, to jest 7 zł. To na razie pierwszy tom. Okej. Okay. Jest taki chłopiec Tymek, który ma mamę, którą bardzo mało dla niego poświęca czasu, bo ciągle pracuje. I pewnego dnia, on ma też gosposię, Michalinę, pewnego dnia przed nim... Gdzie mieszkają? W kamienicy. Nie w kamienicy, tylko w Kamieńcu. W Kamieńcu, właśnie. Jest jakaś różnica? Kamieniec Ząbkowicki jest taka miejscowość. Tak. Mogę opowiadać? I tam pojawiło się mnóstwo kotów przed ich domem. I on chciał też mieć kota i pojechali zaraz z tatą i on jakby wybrał sobie kota w schronisku. I to był magiczny kot. Regulus? Który... Co to za imię? Bo był też pan Seweryn, którego wnuczka przyjechała, Tosia. Pan Seweryn był magiczną osobą, która opowiedzieli, dlaczego on jest magiczny. Bo był to kot z 7 rodów. I co, zamienił się w człowieka? Pan Seweryn był kotem? Nie, pan Seweryn był osobą, która wiedziała wszystko o tych kotach, bo miała księgę wiedzy, była strażnikiem. Że jakby pilnowała specjalnej księgi, gdzie jakby zadawało się jej pytanie i ona na nie odpowiadała. I on bo omnibus się tak, mówi. I wszystko on, wiedział. Tak. I tam był... I oni poszli, bo się stalili. Czyli jakby, że byli razem. Pan Seweryn i kto? Tak. Nie pan Seweryn, tylko Tymek i czarny kot. Czyli Regulus. Ale jak się scalili? Scalili, czy jakby zwykle złączyli się magią. Że Regulus miał magię nad czasem. Zegary to jego atrybut, trochę tak można powiedzieć. I było 5 innych rodów. Ja, o którym na razie wiem, to właśnie chyba siwa, czy też ten synasty na pewno. I właśnie tam, to jest koty, są koty właśnie drapieżne, które tam jest ten siwa chyba. I jest kot, i właśnie oni są dzicy, jest kot pustynny, a ten właśnie Regulus jest taki, rozumiem, taki uniwersalny. I nie było jednego rodu, 7. I wtedy powiedziano, że była taka właśnie pani Michalina. Ona została nie wiadomo jak. Okazało się potem... Okej. Okay. Nie powiemy, co się okazało, nie powiemy tego, że pani Michalina... Zniknęła. W tajemniczych okoliczności. Tak, i był też kot. Tajemniczy. Rud, jakby koci. Który jakby zginął. Rud Terry. Terra to jest w ogóle taki ród. No, ale to jest też ziemia. Terra. No właśnie, tak, bo oni się zajmowali ziemią, polem i to była, bo każdy się czymś zajmował, jakiś kot, a kot Regulus był najpotężniejszym kotem, bo władał nad czasem. Mhm. Jakby był najpotężniejszy. Zwykle. No to tak nawet. No wiadomo. I ta Terra zabiła swojego kota, żeby przyjąć jego magię. I chociaż byli scaleni. I nie wiadomo, kto był tą Terrą. I potem jak oni, bo oni też chcieli
odnaleźć Jana. Pra, 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 no, już nie przesadzaj. Dziadka właśnie Jana Tymka. Bo on też był wcześniej scalony i musieli się 150 lat przenieść do zamku Marianny. Pałacu Marianny Orańskiej. Tak. A wiecie, że Marianna Orańska to jest prawdziwa postać? Wiemy. Wiecie. I właśnie jej pałac jest w kamieńcu Ząbkowickim. A gdzie jest kamieniec Ząbkowicki? W Polsce. W Polsce to na pewno. Ja nie wiem, gdzie nie jest. Wiecie? Ja w Krakowie. Jest na Dolnym Śląsku. Jest bardzo blisko i warto by było tam pojechać. I teraz jak już przeczytaliśmy książkę. Tylko teraz, Maja, musisz nam troszkę... Tak, mogę opowiedzieć o właśnie pałacu, którym... Na razie musisz nam troszeczkę rozjaśnić sytuację, bo troszeczkę nie czujemy tego. Nie kumamy. Jest Tymek, jest Tosia, jest Tymek, który mieszka w kamieńcu. Tak. I u niego dzieją się nagle tajemnicze rzeczy, pojawiają się koty. A on zawsze chciał mieć kota i pojechał do schroniska i wziął sobie kota. Tak. I ten jego kot okazuje się magiczny. No. W międzyczasie do kamieńca przyjeżdża Tosia. Tak. I co Tosia ma z tym wspólnego? Tosia, uwaga, jest wnuczką pana Seweryna, czyli jest wnucz. Jakby, a, tego kiedy, omnibusa. Kiedy pan Seweryn jakoś, nie wiem co się z nim stanie, na przykład umrze, to wtedy Tosia będzie strażnikiem księżki księgi, wiedzy. Księgi wiedzy. No bo to tak idzie z pokolenia, tak samo ten. I były tam rody, nie, one się nazywały chyba po angielsku. Musisz kończyć zdania, z pokolenia na pokolenie. Tak, na pokolenie i były różne. I on się zapytał, z jakiego on jest rodu, bo tam było, nie pamiętam, chyba po właśnie angielskim języku były te rody. I on się zapytał, z jakiego, potem wymienił. I on powiedział, że z rodu wielki. I dlatego, bo oni się tak nazywali pewnie dlatego, że kot był najpotężniejszy i tylko on miał na nazwisko Tymek Wielki. Naprawdę? Tymoteusz Wielki. Tymoteusz Wielki. A Tosia miała... Tosia Wielka. Nie, Tosia miała... To teraz wszyscy, którzy nas słuchają i którzy mają nazwisko Wielki, myślą sobie, a może pochodzę z tego rodu tych wielkich kotów, tych związanych z wielkimi kotami. Tak. I oni teleportują się w czasie? Tak. Ale po co? Po to, żeby odzyskać prapra dziadka dziadka Tymoteusza Jana, bo on on zwykle gdzieś zniknął naraz i na szczęście kotowi udało się uciec przez 150 lat był w pętli czasu. I dopiero potem się odzyskał. Ale nie rozumiem, kiedy on zniknął, ten pradziadek? Jak ten oni byli, bo właśnie oni byli. Kiedy już była tam, kiedy była Maria, oni jaka Maria? Mariana. Oni chowali jakby niektóre strony z Księgi Wiedzy, bo Terda chciała mieć całą moc. I nadal nie wiemy, kto to jest Terda. Mhm. I zwykle, jak to powiedzieć? I chowali je w tym zamku, bo tam było mnóstwo jakichś zagadek. Mhm. I on zwykle naraz zniknął. Ale kto? Jan! I Regulus. Regulus też zniknął, tylko... Bo był związany z tym. Tak. Okay. Ale Jan zniknął, że Regulus w ogóle nie wiedział, gdzie on jest. Okay. Ale Regulus 150 lat siedział w pętli czasu i dopiero potem pojawił się w schronisku i przyszedł jakby, bo te koty zbierały się tam z jednego powodu, bo wiedziały, że król kotów, czyli Regulus, przyjdzie dalej na świat, że z tej pętli czasu się pojawi. I dlatego czekały na powrót Regulusa. Dobrze, to wszystko rozumiem. No ale czyli oni się przenoszą w czasie, żeby znaleźć tego Jana. Tak. Zobaczyć, co się z nim stało. Chcą wiedzieć, co się stało z tym Janem jednak. A jeszcze jakieś zagadki się pojawiają? No, bo ta Terra ciągle ich szuka. A Terra, czyli ta nie wiadomo kto mogę chce przejąć tą księgę, tak? Tak, tak, bo chce być najpotężniejsza. Szkoda, że nie mogę powiedzieć, kto to jest. Nie możesz. O nie. Jan! O nie, bo wtedy do drugiej części nie możemy nawiązać, niestety. No to nie będziemy dzisiaj opowiadać o drugiej części po prostu. Tak. To Terra w drugiej części, jak będziemy opowiadać, powiem, bo to by było bez sensu trochę teraz mówić. Wiadomo. I opętał ją demon.
On naprawdę jest dobrym człowiekiem, ale opętał ją zły demon koci, który opętuje i zwykle chce zabierać całą kotę, całą moc. Kot? Tak, całą moc Regulusowi. Najbardziej w sumie Regulusowi chce zabrać, bo Regulus może jakby... Tymczasem. Wszyscy się słuchają Regulusa trochę, można powiedzieć. I on chce mieć taką samą władzę, bo on jest demonem. Tylko przychodzi do kogoś, niby się podlizuje ten i potem i trochę też jest takie scalenie, tylko że ten kody władza nad tym człowiekiem czasami. Przejmuje kontrolę tak, nad nim. Tak, i ten człowiek praktycznie nie wie, co robi. To bardzo takie straszne, nie? No. Przychodzi, wyobraźcie sobie, przychodzi jakiś zwierzak, kotek, tu się przymila, niziak. Tu się przymila do nóżki, tu się z nim pobawisz. Panda. O, albo taka panda. A ty przejmuje władzę nad twoim umysłem. Nie, bym się od razu dała. Każe ci robić jakieś złe rzeczy. Na przykład co mógłby ci kazać robić taki nie, demon? Nie, bo zwykle chciałby mieć władzę, ale dałby ci niby trochę władzy, ale nie, bo naprawdę by zniszczył tą osobę. Ona by była tylko potrzebna do manipulowania. Ale jakby zniszczył ją? W sensie co? Że zabrałby jej władzę i... I papa. I papa. I papa. No bardzo ciekawa się wydaje ta książka. A mnie wiecie, a co jest najbardziej... też taka Katarzyna, która przyszła za Michalinę. I wtedy, bo za Michalinę. I ona była taka tajemnicza. I ona, nie powiem, kim też była, ale ona była akurat bardzo dobrą osobą. Ona była dobrą osobą. Katarzyna przyszła za Michalinę. U nich być gosposią. A gosposią? A, gosposią. To się z tego zbiegło. A co się stało z Michaliną? Zmarła? Zniknęła. Zniknęła. Zniknęła, same tajemnice. Szkoda, że nie mogę powiedzieć. Nie, nie możesz, oczywiście, że nie możesz. Ale to jest bardzo wszystko ciekawe. Jak przeczytałaś Maję, to nie miałaś ochoty pojechać do pałacu Marianny Orańskiej? Nie wiem. A Marianna się pojawia jako bohaterka? Tak, jestem Marianna. Czyli jak się przenoszą w czasie, to pojawia się Marianna? Tak. I co się dowiedziałaś ciekawego o Mariannie Orańskiej? Że była miła. I że jakby tak trochę miała, robiła takie fajne prawa i ogólnie... A jakie prawa robiła fajne? Nie wiem! Nie pamiętam już! Nie pamiętasz? Nie. Jakie prawa robiła? Nie pytajcie! No i co wam odpiszemy? No, ale no właśnie, jakie prawa? Co, nie tam... wiem. Coś tam takie, była dobra. Jedno podsumowanie. Była ona dobra. Zarządzała tym, tak? Terenem. Tak. I dobra była. Tym miastem, tak? I była dobra. I była dobra. I dobra. Czyli co, jakieś prawa dobre wprowadzała do sobie. Dobre. Że wszyscy mogli robić to, co chcieli. Aha. No, to takie słabe prawo, ale... Nie to jakby, nie, że to, co chcieli, tylko to, co im najbardziej wychodziło. Na przykład, że jak ktoś... najbardziej umie na przykład gotować, to gotuj. Jak ktoś najbardziej lubi. To wykorzystuje swoje talenty. Tak. I swoje mocne strony. Świetnie. Co ci się, Maju, najbardziej podobało w tej książce? Najbardziej podobało mi się w tej książce, że to była taka tajemnica wielka i że jest druga część. Aha, że można, jest kontynuacja. I tak? Właśnie, tylko powiem, Regulus po tej książce na końcu, kiedy znowu chcieli wrócić do domu, Regulus zniknął. Znowu zniknął. Nie, bo chyba bo zabrakło koci miętki, która była potrzebna. A co żeby... to jest koci miętka? To śniutki jedzonko dla kotów. To jest, koci miętka to jest jakby takie coś, że jak się tutaj daje kotom, to koty wariują od tego. Ale koci miętka co to jest? To jest roślinka. Tak. I właśnie jak się ją zjadło, to można było się teleportować. Przynajmniej Regulus to miał. Regulus. Naprawdę? Tymek! No, I Tosia! No, nie, no bo Tosia umiała, dlatego że jakby Regulus jej trochę pozwalał na to. I Regulus zwykle zabrakło koci piętki i Regulus nie wrócił. A więc wróci. Nie wiem, czy wróci. Może w drugiej części wróci. No, pewnie tak. Bo możemy wam powiedzieć, że jest druga część tej książki pod tytułem... Nie możemy tak mówić. Możemy, bo książka już wyszła. Tymek, czarny kot i śpiące hrabiego. Tak, to będzie druga część. Druga część była lepsza. A w ogóle nawet przegapiłyśmy z dziewczynami, bo dziewczyny uczęszczają na zajęcia do Domu Kultury we Wrocławiu. Było spotkanie z panią Sylwią Winnik, a myśmy nie poszły. I troszkę smuteczek, co? No, ale... Smuteczek. A można było z panią Sylwią porozmawiać, pogadać.
To byłoby bardzo ciekawe. Tak. Maju, co ci się najbardziej podobało w tej książce? Powiedziałam! A, że te takie tajemnice, tak? Tak. No to myślę... A który bohater ci się najbardziej podobał? Nie wiem, chyba kot. Chyba kot? Który? Kot... Kot Regulus i kot z rodu Terry. A jakbyście miały takie powiązane ze sobą zwierzęta, to co to by było? Panda! Znaczy, jaką by miały moc? Ja bym chciała, żeby właśnie miała moc czasu. Ja bym chciała, żeby to był koń. Przenosić się w czasie? Koń, czasu przestrzeni. Nie, ja bym chciała, żeby to był koń, który włada czasem. Włada czasem i może... I przewiduje przyszłość. Mhm. Ja bym chciała, w ogóle włada nad myślami ludzi. Ja bym chciała, żeby miała... Żeby panda miała moc czasoprzestrzeni. Ona to jest to znaczy? No, czas to czas, a przestrzeń to na przykład... No, władza nad przestrzenią. Czyli jaka? No, na przykład możesz się przetransportować, okay. Albo zmienić coś. Możesz teleportować się na przykład, tak? Z jednego miejsca w inne. Super. Albo teleportować się w czasie. Albo w czasie, albo w przestrzeni. Albo i w czasie, i w przestrzeni. A jakbyście się tak mogły teleportować w tym momencie do jakiegoś innego czasu, to gdzie byście się przeniosły? Nie wiem. Do miejsca. I do przyszłości, i do przeszłości. Gdzie byście się przeniosły? Do przyszłości. Wtedy, kiedy jest, wszystko. Ale co A wszystko? Ja wtedy, kiedy nie ma nic. Nie, no dziewczyny. Kiedy jest wszystko, co to znaczy? No nie będę... Czyli przyszłość. Wszystko jest. Są auta, wszystko jest. No jak? No teraz też wszystko jest. Czego no ci nie. Brakuje, nie ma na przykład... Nie ma... Czego ci nie ma eliksiru nieśmiertelności. Nie ma. Aha, no to nie ma na przykład samorobiącego się tostera. Albo nie ma robotycznych lokali. Aha. Nie ma samo się robiących pączków. Nie ma maszyn wszystko. Do pączków. Czyli nie ma naprawdę wszystko. Nie ma w ogóle wszystkich maszyn. W sensie wszystko co wy pomyślicie, to musi być. Tak, tak. W tej przyszłości. Tak. A w przeszłości to gdzie byście się przeniosły? Do jakiegoś takiego wczesnego średniowiecza. A dlaczego? Ja bym się przyniosła do moich narodzin. A dlaczego? No, bym miała jeszcze raz to życie. I bym mogła wszystko przemyśleć, bo bym była już taka mądra. Albo nie, robiłabym tak, żebym się przeniosła na początek świata i bym wszystko pierwsza wymyśliła. Miałabym mnóstwo nagród Nobla. Wymyśliłabym to przed Marią Skłodowską-Curie, że jest taki polon i lat. No, na przykład. No, i bym w ogóle... I co jeszcze byś wymyśliła? Toster. Toster, o, to jest ciekawy wynalazek. Co jeszcze byś wymyśliła? Wymyśliłabym wszystko. Ale jaki byś chciała, żeby wynalazek był twój? Wszystko. No wszystko sobie jest wszystko, z tego czasu. Samochód? Wszystko, nawet samochód, tak. Samolot. Wszystko twoje. No wszystko, wszystko. Wszystko twoje. Wszystko. I miała 100 nagród Nobla. I wszystkie firmy byś miała. 1500, wszystkie patenty. Tak, wszystko. Wszystko bym miała. Wszystko. 1500, żarówki, prąd. A Samola co byś chciała? Przed testem. Pandę. No ja wiem, że pana, ale wynalazcą czego byś mogła być? Ja bym chciała wszystkiego. No wszystkiego. Mogłabym być na przykład wynalazcą zoo. Zoo? Dla bardzo ciekawe. Jezu, to za... Albo na Albo przykład... rezerwatu dla pand. No, to ciekawe. Albo na przykład bambusów. A nie, bambusów to akurat nie mogę, ale mogę robić hodowlę. Mogłabym wymyślić hodowlę bambusów. No, takie jest... wiecie, które sobie tak chodzą, podchodzą do i pandy je zjadają. Maja, polecasz tą książkę? I tak. Komu polecasz? Wszystkim. Ludziom na świecie. Ale naprawdę, naprawdę, ja ją polecam wszystkim. Wszystkim? No. Dlaczego ją wszystkim polecasz? To jest fajna, fantazyjna i dla małych, i dla dużych, i dla wszystkich. Wszystkim się podoba. Ale co tam jest trochę i magii, tak? I detektywistycznej. Żyłka detektywistyczna. No właśnie. A kto tam gra rolę tego detektywa? Ten Tymek, tak? Tak, Tymek i Tosia też? Tymek i kot. A Tosia? Tosia jest tym takim podbocznym bohaterem. Podbocznym. Podboczna. Pod bokiem u Tymka, czyli pobocznym. No, podbocznym, mama. Pod bokiem, a nie pobocznym. Dobrze, to dla Maja jest podbocznym, a dla mnie jest pobocznym. Tak też może być. No nie pozostaje nam nic innego, jak wybrać się do Kamieńca Ząbkowickiego i się pożegnać. I zobaczyć pałac Papa. Joanny Orańskiej oraz się pożegnać. Pa. Tego dzisiejszego, niedzielnego, pięknego popołudnia. Do usłyszenia. Następnym razem! Następnym razem.